Witam serdecznie. Basza pyta, skąd się wzięło wyróżnienie w stosunku do dziennikarzy? Dlaczego nie zwracamy się do nich, proszę pana, tylko panie redaktorze? Rozumiem tę formę w stosunku do prawnika, mecenasie, duchownego, proszę księdza, kierownika katedry, panie profesorze. Zawód dziennikarza nie wydaje mi się zbyt nobliwym zajęciem. No, kwestia indywidualnego stosunku zapewne, a może to jest przeświadczenie, że zwłaszcza kiedy słyszymy o taką formę, panie redaktorze, to może jest to przejaw, tak sobie myślimy, szacunku, którym osoby pytane darzą przedstawicieli w końcu bądź czwartej władzy. No dobrze, lepiej dobrze żyć z dziennikarzami, podobnie zresztą jak z prawnikami, panie mecenasie, jest uzasadnione. Panie redaktorze, owszem także. I myślę, że kiedyś, i zresztą niektórzy do dzisiaj zwracają się, tytułując nawet ludzi różnych zawodów, raczej nie będziemy mówili panie hydrauliku, czy też panie urzędniku, czy pani księgowo nawet też chyba, chociaż tu już prędzej już bym się zawahał, ale w wielu przypadkach nie tylko przecież nazwy urzędów wysokich będą używane, ale też będziemy mówili, słyszałem nawet przez pewnego sklepikarza, do którego często kupowałem, zwrot panie kliencie, zwracał się do mnie panie kliencie, co w jego ustach brzmiało jak pewien rodzaj przejaw szacunku. Myślę, że powinniśmy zrozumieć tych, którzy do dziennikarzy jednak nie żywią takich uczuć jak pan. Uważają, że to jest zawód, owszem, że to jest służba publiczna, krótko mówiąc. Proszę państwa, tutaj mam takie pytanie. Czy zaraz pyta mnie jedna z pań, która słyszała w reklamie takie oto określenie. Nazywam się Asia. Czy nie powinna powiedzieć, mam na imię Asia? No istotnie to prawda. Nazywam się Jan, nie brzmi dobrze i tak samo nazywam się Asia, ponieważ nazywam się odnosi się do nazwiska. Mogłabym powiedzieć, nazywam się Kowalska, ale częściej bodaj używamy tego nazywam się w połączeniu z imieniem i nazwiskiem. Nazywam się Jerzy Bralczyk, tak mógłbym powiedzieć, choć czuję pewną niestosowność, bo nazywam się Bralczyk, a na imię mam Jerzy. Nie będę mówił na imię mam Jerzy, a nazywam się Bralczyk, bo to byłoby zbyt rozwlekłe i dlatego w skrócie mówię nazywam się Jerzy Bralczyk. Być może najlogiczniej byłoby, gdybym bondował, gdybym na przykład powiedział nazywam się Bralczyk, Jerzy Bralczyk. My name is Bond, James Bond. Może wtedy byłoby to najbardziej precyzyjne. Natomiast z całą pewnością nazywam się Asia. Jest niedobre, tak samo jak jeśli niektórzy mówią nazywam się, czy mam na imię, nie wiem, Jan Kowalski. No to także jest błąd. Nikt nie mówi na szczęście, mam na imię Kowalski. Tego nie mamy. Ale zgadzam się z tą językową intuicją. Następna sprawa, trochę podobna, ale nie, już właściwie trochę inna, bo już to nie jest sprawa zwracania się, jest to raczej sprawa składni. Chodzi o pewien skrót. Obok mojego domu odnowiono ulicę w sensie jezdnie. Czy to w sensie jest użyte poprawnie, czy właściwie? No, można oczywiście mówić trochę bardziej precyzyjnie, powiedzieć odnowiono ulicę, mam na myśli jezdnię. I taki wariant też pan Artur dopuszcza. Ale to w sensie jest zgrabne, krótkie. Będzie to pewnie skrót od takiego sformułowania. Używam tego określenia w sensie czy w znaczeniu takim to a takim. I myślę, że jeśli tylko tego nie nadużywamy, wszystko, czego nadużywamy, będzie po jakimś czasie raziło, możemy tego używać. I odnowiono ulicę w sensie jezdnie, czyli używam tego ulicę zamiast jezdnie, albo taki właśnie sens chciałbym nadać temu słowu. I jeszcze jedna sprawa, która się pojawia dosyć często.
pan KRK przyznaje się ze wstydem, że niepoprawnie używa słowa ubrać, a także słowa ubierać. Powinno się mówić zakładam buty, zakładam kurtkę, ale potocznie mówię ubieram buty, ubieram płaszcz. No z tym zakładam też nie jest najlepiej. Ja wprawdzie czasem też tak zdarza mi się mówić zakładam buty, zakładam płaszcz, podczas kiedy zakładam powinno się mówić tylko na w odniesieniu do tych rzeczy, które na siebie ja zakładam, na przykład okulary zakładam, krawat zakładam, a w buty czy kurtkę raczej wkładam, czy wdziewam, czy może nakładam także. No i tutaj mam wątpliwość, na pewno nie ubieram butów, ani też nie obuwam obuł buty. No to jest oczywiście niepoprawne użycie czasowników. Ubierać to jest ubierać coś w coś. Na przykład możemy ubrać dziecko w płaszczyk, a możemy też ubrać choinkę, a możemy też ubrać nawet swoją marynarkę, ale różnymi ozdobami. Wtedy ubieranie marynarki ma trochę inny charakter. Choć w gruncie rzeczy, jeżeli tak pomyślimy, to wkładam też nie jest najwłaściwsze, bo to przecież nie ja wkładam kapelusz, tylko swoją głowę wkładam do kapelusza. Nie ja wkładam marynarkę na siebie, tylko raczej siebie wkładam do marynarki. Ja będę w środku wkładać, to jest wkładać, umieszczać coś w środku. Siebie umieszczam w płaszczu. Powinniśmy powiedzieć, wkładam siebie do płaszcza. Ale tak oczywiście nikt nie mówi. Tego rodzaju sformułowania byłyby śmieszne. A więc wkładamy, nakładamy, czasem zakładamy, jeśli to jest na zewnątrz kolczyki czy okulary, właśnie zakładamy. No a lepiej możemy też wdziewać, chociaż to trochę stare. Natomiast nie ubieramy i nie obuwamy. Wszystkiego dobrego życzę.